dziś pokażę wam miękkie szczęki. Co to jest takiego? To są po prostu, jakby powiedzieć, szczęki wykonane z miękkiego materiału. Nie są w ogóle utwardzane, które po zamocowaniu na taką kostkę, jakby matkę, tu przykręca się je dwoma śrubami. Tu jest tak zwany zamek, na którym są zabezpieczone, że nie mogą się przesunąć ani w jedną, ani w drugą stronę. Tutaj dodatkowo są trzymane jeszcze na prowadnicy, na prowadzącej części, na tym słoneczku uchwytu tokarskiego. I szczęki właśnie w coś takiego. O, zobaczcie, to się montuje wszystko. Każdą szczękę po kolei. O, i wtedy powstaje coś takiego. W ten sposób. Ja rozsunę dalej, żeby wam pokazać. A może pokażemy na tym śmiejszym. O tak. O, i chcemy zrobić coś takiego. I wtedy, przygotowując taki uchwyt do pracy, najpierw mocujemy coś cieńszego na dole, ściskamy to oczywiście, skręcamy uchwyt do końca i roztaczamy sobie tutaj ten otwór na określoną głębokość. I później pasujemy, czy nam wchodzi. I później tylko leciutko sobie luzujemy. O, i już mamy uchwyt, znaczy uchwyt z miękkimi szczękami przetoczony. Co nam daje coś takiego? Dają te miękkie szczęki. A no, dają nam to, że mamy powtarzalność, że zawsze nie mamy bicia i możemy sobie na przykład planować na określoną grubość, dociskając materiał tam do dolnych płaszczyzny tych miękkich szczęk. Także bardzo przydatna rzecz. Ja mam specjalny uchwyt przystosowany tylko do miękkich szczęk. A dodatkowo jeszcze te szczęki możemy tutaj sobie zmienić na przykład o 180 stopni i sobie podtoczyć na jakiś inny wymiar tutaj na przykład. No, na przykład chodzi na przykład na dużą średnicę. Chodzi o to, że jest inny promień i ten promień idealnie się dopasowuje do tego promienia. Tu było do tego na przykład, a tu na drugiej stronie możemy zrobić sobie, że dopasuje się nam do większego promienia. Także tak samo też wykorzystujemy tą metodę do roztoczenia. Wtedy wkładamy coś większego. No nie mam akurat. Przeważnie to jest tak w warsztacie, że się szuka, ale zawsze jakiś kawałek, coś się znajdzie i się podpasuje. I wtedy się ściska najpierw uchwyt, roztacza się. Sprawdza się, czy pasuje dany detal, który będziemy obrabiać i wtedy się roztacza. Nie robi się to dla jednego czy dwóch detali. Przeważnie robi się serię jakieś 20-50 sztuk. Wtedy to skraca nam czas później obróbki i mamy dzięki temu dokładność, dużą dokładność wykonania detalu. Dziękuję.